No na pewno bardzo dobre wybiegane, 45 minut przez jedną i przez drugą jedenastkę. Sprawdzimy sobie to jeszcze na GPS-ach, czy tak rzeczywiście było. Na pewno też jeżeli chodzi o taką taktykę, już o zachowanie piłkarskie, też dużo plusów, bo Rysowia postawiła wysoko warunki, grała bardzo agresywnie, też bardzo szybko, więc tutaj jesteśmy zadowoleni, że to, nad czym pracowaliśmy na obozie, nie tylko jeżeli chodzi o motorykę, ale też o taktykę, dziś zdawał egzamin. A po tym obozie nogi mogły być ciężkie, ale po chłopakach nieszczególnie to było widać. Właśnie tutaj się cieszymy z tego względu bardzo, bo wiemy, że bardzo mocno popracowali, kilka dni treningowo bardzo, bardzo mocnych. Dwa razy weszliśmy na murawę naturalną, która była o wiele bardziej miękka i też mocno wchodziła w nogi, więc że tak powiem, myśleliśmy, że trochę może nawet słabiej będzie to dzisiaj wyglądało, jeżeli chodzi o taką motorykę, ale bardzo fajnie chłopaki do tego podeszli, z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. No i też atuty piłkarskie pokazaliśmy, że dużo nam ma. No i też trzeba przyznać, że był to kolejny sprawdzian z wyżej notowanym rywalem, który można zaliczyć na plus, więc póki co te wyniki sparingów, chociaż wiadomo, że to nie wynik jest najważniejszy, ale napawają optymizmem. Tak, no tak tutaj rozmawiamy sobie w sztabie i trener Saganowski też powiedział chłopakom, że no wiadomo, łatwiej się mobilizować na takie mecze z wyżej notowanymi rywalami, którzy grają w wyższej lidze, więc to jest zawsze łatwiejsze dla drużyny, która gra niżej. No ale tak samo będziemy podchodzić do drużyn, czy do drugoligowych, czy do trzecioligowych, jeszcze mamy sparingi, więc tutaj chcemy wpoić taką właśnie mentalność, żeby z kim się nie gra, to zawsze walczymy na maksa i pokazujemy taką grę.